La 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 barapa. Nie, wy jesteście dubani, do niczego się nie nadajecie, nic z wami nie osiągnę, najgorszy zespół na świecie. A ty, perkusisto, też jesteś beznadziejny, za wolno walisz w bębny pałeczkami. Zaś ty za szybko klikasz w klawisze i mnie wybijasz z rytmu, do niczego się nie nadajecie i znajdę sobie dużo lepszy zespół niż wy, a was zwolnią i nic nie osiągniecie, beznadziejni jesteście, nara. Dzisiaj się będę bawił w piekło i niebo i będę złych ludzi wysyłał do piekła, a tych dobrych, co tutaj wtrafili przez przypadek, będę wysyłał do nieba, żeby wtrafili do lepszego życia, więc zapraszam pierwszą osobę. Ciekawe, jak to będzie. Halo, co ja tutaj robię i dlaczego ja tu w ogóle jestem? Tu też jest beznadziejnie. Ty mi lepiej powiedz, co tutaj robisz, bo jestem mega ciekawy, co taka słodka dziewczynka króliczka w ogóle, czym ty jesteś, tutaj zrobiła złego. Nic złego nie zrobiłam, po prostu ochrzaniłam swój zespół za to, że jest beznadziejny, bo to prawda, do niczego się nie nadaje. I jak to się do niczego nie nadają? Przecież od tego są próby, więc trzeba ćwiczyć od rana do wieczora, żeby być najlepszym. Nieważne, oni są beznadziejni, a z nimi tylko się marnowałam, dlatego a dobrze, że z nimi skończyłam. No dobra, to lepiej mi powiedz, co dobrego zrobiłaś na ziemi. Zaśpiewałam mega super piosenki, są najpopularniejsze na świecie, a będą jeszcze lepsze, bo ten zespół jest beznadziejny i znalazłam se nowy. O, to dobrze słyszeć, że robisz coś dobrego dla kultury muzycznej, a powiedz mi, co złego zrobiłaś? No, chrzaniłam ten zespół, wyzywałam i tak dalej. I dobrze zrobiłam, nie żałuję tego. Czyli byłaś po prostu agresywna przez sekundę, to chyba można cię wybaczyć, co nie, widzowie? Jeżeli chcecie, żebyśmy z pranki dziewczynę wysłali do nie... Żebyśmy wysłali z pranki dziewczynę do nieba, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli do piekła, to zostawcie subskrypcję. Zaraz sprawdzimy tutaj, dziewczyno, gdzie cię wyślemy. Chyba więcej łapek w górę leci, więc widzowie ci wybaczają. I możesz iść do nieba na spokojnie. No i całe szczęście, naprzedam nową płytę. Nie mogę się doczekać tej twojej nowej płyty, z chęcią posłucham ją. Zapraszam kolejną osobę, ciekawe kogo mi da. Co za beznadziejne spranki, nie zaprosili mnie do swojej kapeli, żebym mógł z nimi nagrywać, bo niby mam beznadziejny głos, a beznadziejne to oni mają studio. Rozwalę tutaj dosłownie wszystko, całe te studio pójdzie normalnie z dymem. Nie pozwolę im na to, żeby mnie wyzywali, skoro napisałem najlepszą płytę na świecie, a macie już po was i po waszym studiu. I tu są moje najlepsze płyty i ich, więc ja tutaj wszystko rozwalę, żeby nic nie mieli. Zabiorę je i spalę. Halo, co ty tutaj robisz i co ja robię tutaj? Ty mi lepiej powiedz tutaj zły z pranki, bo chyba jesteś naprawdę zły, bo masz naprawdę jakieś rany na twarzy, wyglądasz strasznie. Co ty tutaj robisz? Nic nie robię, zniszczyłem całe studio z pranków, bo mnie tak wkurzyli. To mi powiedz, dlaczego cię wkurzyli, bo jestem mega ciekawy. Przed chwilą jakaś dziewczyna tutaj była i zwolniła cały zespół. No i dobrze zrobiła, nie zaprosili mnie, żebym mógł nagrywać tam, więc zniszczyłem im całe studio. Nieładnie zrobiłeś, że zniszczyłeś im studio, teraz nie będą mogli nagrywać, a czemu ciebie nie chcieli w swoim zespole? A skąd ja mam wiedzieć, przygłupie? Ej, proszę mnie nie wyzywać, już pierwszy minusowy punkt masz. A co zrobiłeś dobrego na ziemi? Co cię to obchodzi? Zostawiam to dla siebie i nic ci nigdy nie powiem. Uderzyłeś mnie i to masz drugi minusowy punkt, jeszcze jeden i wylądujesz w piekle. Mam to gdzieś, rozumiesz? Chcę po prostu śpiewać. No nie, nie będziesz śpiewał, bo cię wysyłam do piekła za to, że się tak źle zachowujesz. A kiś tam! Masakra, co za straszne spranki. Prawie mnie pobił i jeszcze zniszczył moje tutaj miejsce, w którym jestem teraz. Witam, halo, przyszedłem tutaj, ponieważ chciałbym kupić gitarę. No niestety, muszę pana z przykrością poinformować, że my nie sprzedajemy tutaj gitar, ale jeżeli pan zapłaci, to zamówię jakąś gitarę dla pana. Ale ja wcale nie mam zbyt dużo pieniędzy, żeby kupić gitarę, więc proszę, daj mi ją najlepiej za darmo. Nie ma opcji, my tu w naszym sklepie nic nie dajemy, co prawda chodzą tu karaluchy po ziemi, ale to nie znaczy, że za darmo wszystko będziemy rozdawać wam. No proszę, potrzebuję tej gitary i to bardzo mocno, musisz mi ją dać w tej chwili. No to idź zarób w jakiś sposób pieniądze, żebyś mógł sobie kupić gitarę, bo za darmo na pewno jej tutaj nie dostaniesz. A zaraz zrobię napad na bank, żeby w końcu zdobyć na tą gitarę, wchodzę do tego banku. Ej ty, ochroniarzu, to jest napad, w tej chwili się poddaj, idę właśnie obrabować ten skarbiec. Wow, tu jest tyle
tyle złota, że będę miał najlepszą gitarę na świecie. Idę do tego sklepu. Ciekawe, kogo mi tym razem tutaj przyniesie. Mam nadzieję, że jakąś dobrą osobę, która tutaj wtrafiła przez pomyłkę. Halo, halo, co ja tu robię? Przed chwilą miałem tyle pieniędzy, a nagle nie mam nic. A pozwól, że spytam, skąd miałeś tyle pieniędzy, bo mi brakuje ostatnio troszeczkę, więc możesz się podzielić. No bo napadłem na bank, to było ekstra. Co zrobiłeś? Jak mogłeś napaść na bank? Przecież to jest przestępstwo, za to powinieneś trafić do piekła. No ale musiałem to zrobić, to nie moja wina. Na pewno to twoja wina. Co było powodem, że zrobiłeś napad na bank? No potrzebowałem gitary, żeby grać. To jest słabe wytłumaczenie, mogłeś pójść do pracy i na to zarobić. A jaki zrobiłeś dobry uczynek? No generalnie to ja grałem dla różnych kapel i tam pomagałem im zdobywać widzów, ale teraz nie mam gitary i potrzebowałem pieniędzy. Nie, to słabe wytłumaczenie. Musisz iść do piekła, żeby tutaj zadośćuczynić tego swojego złego uczynku. No nie, nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że te spranki są takie niegrzeczne, tylko jedna była w sumie dobra. Ciekawe, czy kolejne spranki będą tak samo złe jak ten. Ha, witam w przedszkolu, ha, i te beznadziejne dzieci, ty głupi piesku czerwony. Ha, nic ci się nie należy, a ty żółty jesteś beznadziejny, zjadłem ci dzisiaj wszystkie banany. I ty niebieski stworku, co, kim ty w ogóle jesteś? Najgorszy na świecie. I kto tu jeszcze jest? Jakiś Sonic, a ty jesteś szybki, chyba w snach jesteś nikim. Ej ty, głupku, co ty tu robisz? Ty mi lepiej powiedz, co tutaj robisz i dlaczego mnie nazwałeś głupkiem? Tak nie wolno. Za takie brzydkie słowa możesz trafić do piekła. Wyglądasz jak głupek, więc tak po prostu sobie mówię, a poza tym, co ja tu robię? Ty mi lepiej powiedz, co tutaj robisz, dlaczego tutaj wtrafiłeś? Bo to jest miejsce, gdzie wysyłam złych ludzi do piekła albo dobrych do nieba. No bo wyzywałem dzieci, ty głupku, dlatego tu pewnie trafiłem i mam to gdzieś. Przestań mnie wyzywać od głupków, bo to jest nieładne, już drugi minus masz. Jakie dobre uczynki zrobiłeś, bo na pewno taki dzieciaczek jak ty musiał zrobić jakiś dobry uczynek. A, żadnych, jestem młody, co miałem niby zrobić, na pewno. A, nie, sorry, wyzywałem tych lamusów. No nie przesadzasz już teraz, masz mój ulubiony kolor, ale to nie znaczy, że cię nie wyślę do piekła. A masz do szybko do piekła iść, ty diable bezduszny. A, idź stąd, ty głupku. Znowu mnie zwyzywał, no nie wierzę, zapraszam kolejną osobę, mam nadzieję, że ona nie będzie taka agresywna. Muszę coś ukraść, bo jestem strasznie głodny, a dobrze, że jestem szybki, to nikt nic nie zauważy. Witam, co cię sprowadza do mojego sklepu, młodzieńcze? Nic, przyszedłem sobie tylko coś zjeść, Ej, dzieciaku, oddawaj mi to jedzenie. No nie, zostałem okradziony przez dziecko Sonika. Haha, ukradłem temu dziadkowi jedzenie i nikt nic nie zauważył. Gdzie ja lecę? Dzisiaj będę bawił się w Boga i będę wysyłał wszystkie potwory do piekła, a dobre stworzenia do nieba. Jestem mega ciekawy, czy to mi wyjdzie. Chwileczkę, dlaczego ja tak dziwnie tańczę? I kolejny jakiś śmieszny taniec. Zapomniałem, że co każdą łapkę w górę robię jakieś śmieszne tańce. Halo, gdzie ja trafiłem? Zapraszam pierwszą osobę. Zapraszam, zapraszam. Ciekawe, kto to będzie. Dlaczego ja tutaj trafiłem? Ja wcale nie chcę tutaj być. Wtrafiłeś do czyśca i możesz trafić do nieba albo do piekła. Tylko musisz mi powiedzieć, co przeskrobałeś, że tutaj trafiłeś. Ja nie wiem, co przeskrobałem. Jedyne, co zrobiłem, to ukradłem jakieś jedzenie. No, ale to nie jest chyba nic złego, że chciałem zjeść. No i to jest coś bardzo, bardzo złego, bo ukradłeś, a nie wolno kraść. Trzeba kupić. No nie, ale to nie miało tak wyglądać. A może, Soniku, zrobiłeś jakiś dobry uczynek? No chyba nie. No to niestety muszę ciebie wysłać do piekła. Idź tam szybko, biegnij. No nie, tylko nie piekło, no ale dobra, już idę. Dlaczego taki młody dzieciaczek ukradł jedzenie ze sklepiku? To było niefajne z jego strony. Mam nadzieję, Soniku, że jesteś gotowy na nasz wyścig. Oczywiście, że jestem, tylko muszę jeszcze pójść do mojego kolegi. No to lepiej się pośpiesz, bo zaraz odliczamy i startujemy. O nie, ja nie jestem w ogóle gotowy i nie mam naładowanej energii. Zapomniałem o tym wyścigu. Muszę iść teraz do doktorka, może mi jakieś da lekarstwo. Doktorze, mam zaraz wyścig, potrzebuję jakiegoś zastrzyku magicznego, żeby być szybki. To się dobrze składa, Soniku, bo mam dla ciebie przygotowaną super miksturę. Tylko ona jest nielegalna na wyścigach. Ekstra, teraz ją wypiję i będę na pewno mega szybki. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Przygotowani. 3, 2, 1, start! Kocha, jestem najszybszy! I wygrałem ten wyścig, co jest? Ciekawe, kogo teraz mi tutaj da. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę jakiś zły potwór. Co ja robię? Muszę iść szybko porozmawiać z kimś. Na pewno musiałeś coś przeskrobać, bo bez powodu tutaj nikt nie trafia. Musiałeś zrobić coś złego. No ale ja nic złego nie zrobiłem.
zrobiłem? Wydaje mi się, że coś złego zrobiłeś, bo wyglądasz trochę na diabła, który powinien iść do piekła. Ja wcale nie chcę iść do piekła. To lepiej mi powiedz, jaki zrobiłeś dobry uczynek. Ja naprawdę nic nie zrobiłem złego, ja tylko oszukiwałem. No i to jest największy grzech, oszustwo, nie wolno oszukiwać, no chyba, że w jakiejś dobrej sprawie. No to ja już nie będę oszukiwać. Skoro żałujesz tych wszystkich swoich oszustw, to idź do nieba, Soniku. Dobrze, to idę do nieba, dziękuję. Mam nadzieję, że się poprawi ten Sonik w niebie i już nie będzie oszukiwał nikogo. O nie, kończy mi się paliwo i olej, muszę zrobić napad na tę stację benzynową. Halo, dawaj mi wszystkie pieniądze! Już oddaję panu wszystkie pieniądze, tylko proszę nie strzelać, na co panu te pieniądze? Ty nie interesuj się, oddawaj to! Ma pan tu wszystkie pieniądze i proszę mi nic nie robić. Dobra, nie będę robił. Chodź ze mną do kanistrów, musisz mi nalać oleju i paliwa. No dobrze, tylko proszę naprawdę nie strzelać, już panu wszystko leję. Tutaj dla ciebie, robocie Soniku, jest olej, a tutaj paliwo. Tylko nic mi nie rób, zabrałeś mi już wszystkie pieniądze i paliwa. No mam nadzieję, dobra, nara. Ale strasznie dużo tych tutaj ludzi przychodzi do mnie. Ciekawe, kto tym razem będzie. Strasznie pracowity dzisiaj dzień mam. No, co tutaj robię niby, ej? No tutaj wtrafiają złe albo dobre Soniki. Tylko pytanie, co ty przeskrobałeś w takim razie, że tutaj wtrafiłeś? Co, że niby z napad na stację benzynową to coś złego? Musiałem zdobyć paliwo. Co, jak mogłeś napaść na stację benzynową? Przecież to jest ogromny grzech. Powinieneś iść teraz do piekła. Co, jakiego piekła? Nie ma takiej opcji. Nie chcę tam iść. No to mi powiedz, jakie dobre rzeczy zrobiłeś. Nic dobrego nie zrobiłem. Jak nic? Na pewno musiałeś coś zrobić. Jakieś uratowanie ziemi czy coś. Skończyć coś robotem. No i co z tego? Co ty ode mnie chcesz? Po prostu mnie stąd wypuść. No nie, nie wierzę w niego. Naprawdę nic dobrego nie zrobił. Natychmiast do piekła idź. Sam se tam idź. No i widzicie, widzowie, jak to jest. Same Soniki są złe. Tylko jeden był dobry i żałował tego, co zrobił. Mam nadzieję, że w końcu dostanę kogoś dobrego. Idę ich zjeść, ponieważ jestem bardzo głodny i zły. Witaj, Sharky. Już jest po tobie, bo właśnie cię jem. Miam, 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 miam. Ale przepyszny on jest. O, no lepiej być nie mogło, naprawdę. Zjadłem go co do kawałka kości. Był naprawdę smaczny. Idę teraz jeść tego zielonego. No witaj, zielony stworku. Ciebie też przekąszę. O, jeszcze są torciki, ale ekstra. Miam, 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 miam. Pakuj się tutaj do mojej buzi. O, to było przepyszne, naprawdę. Ej, dlaczego ja lecę do góry, o co tu chodzi? Ale jestem zły i głodny. Co ja robię na jakiejś platformie? No dobra, to ja zapraszam kolejną osobę. Strasznie dzisiaj dużo tych potworów. Niam, 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 ale głodny. Uuu, jaki smakowity kąsek. Nie, no odejdź ode mnie. Mnie, mnie nie możesz zjeść. Nie, 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 nie jedz mnie. Aż się zacząłem jąkać przez ciebie. Jaki ty jesteś straszny. Ależ oczywiście, że mogę cię zjeść i to zrobię, bo jesteś taki przepyszny. Nie możesz, bo dzisiaj ja wysyłam wszystkich do piekła albo do nie ma, więc lepiej mi powiedz, co złego zrobiłeś. Zjadam wszystkie dzieci, więc jeżeli nie dasz mnie do nieba, to ciebie też zje. Naprawdę mnie nastraszyłeś teraz i chyba muszę cię dać do nieba. A zrobiłeś jakąś dobrą rzecz? Czy ty oszalałeś? Nigdy. Wysyłaj mnie albo cię jem. Nie, no dobra, muszę cię wysłać do piekła. Odejdź ode mnie. Co? Dlaczego ja trafiam do piekła? No i kolejny potwór wysłany do piekła. Mam nadzieję, że to wszyscy. No chyba, że jeszcze ktoś tutaj się zjawi. Puśćcie mnie w tej chwili do środka. Chcę odzyskać swojego chłopaka. Nie ma takiej opcji, jesteś potworem, a to więzienie jest dla potworów, więc możemy cię jedynie do celi wsadzić. Jeżeli zaraz mnie tam nie wpuścisz, to naprawdę tego pożałujecie. Nie ma takiej opcji, nie wpuszczamy nikogo. No to już po was, właśnie wysadzam to i oddajcie mi go. Ho, zniszczę całe to więzienie i wszystkich, którzy się w nim znajdują, oprócz tej osoby, której potrzebuję. Niszczę właśnie wieżę strażniczą. O, trzech strażników, co wy sobie myślicie, że dacie radę? Nie ma takiej opcji, a macie. Idę po ciebie, mój kochany, zaraz tam będę i cię wypuszczę. No w końcu, już cię wypuszczam, trzymaj. Czy ten so... Dziękuję, moja dziewczyno, że mnie tutaj uwalniasz z tego więzienia. Nie ma problemu, uciekajmy stąd szybko, zanim przyjadą posiłki. No
No nie wierzę, jeszcze jedna osoba tutaj wtrafiła. No dobra, idę z nią pogadać. Zapraszam do mnie, Jezu, jak ty strasznie wyglądasz. Tutaj robię niby. Ty mi lepiej powiedz, co tutaj robisz. Dlaczego wtrafiłaś do czyśćca? Moim zadaniem jest ciebie wysłać do nieba albo do piekła. No trafiłam tutaj, ale nie wiem czemu. Ja tylko uratowałam mojego chłopaka z więzienia. Co? Jak to uratowałeś swojego chłopaka z więzienia? Przecież to jest największy grzech. Nie wolno uratować przestępców. No ale ja nie wiedziałam. Proszę, daj mi szansę. A coś dobrego jeszcze zrobiłaś może? No ogólnie to jestem dobra, tylko naprawdę chciałam go uratować. No dobra, to wyślę cię do nieba. Idź tam odpoczywać. Może do ciebie kiedyś trafi twój chłopak. Skończyły mi się diamenty w moim domku, więc ukradnę jakieś diaksy Sharkiemu. A dobrze się składasz, bo on właśnie jest teraz w ogródku i sadzi sobie truskawki. To będą najlepsze truskawki w moim życiu, ponieważ tak się nad nimi starałem. I on jest teraz mega zajęty, więc mogę się włamać do jego domku i mogę ukraść jego diaksy, które są w tej tanej skrzynce, która wygląda jak podłoga. I on w skrzynce ma 13 diaksów, a akurat tyle mi było potrzeba do zbudowania zbroi. Dini, dlaczego kradniesz moje diaksy? Ponieważ potrzebuję do zbudowania fajnej zbroi. Ale nie możesz tak mi zabierać bez pozwolenia, masz przerąbane. No i teraz jest twój koniec, Dini, oddawaj diaksy. Nie oddam ci ich, bo są mi mega potrzebne, Sharki. Oddawaj diamenty. Nie zabijaj mnie, no i mnie Sharki zabił. I zobaczcie, w kogo mnie zamieniło, jak mnie Sharki zabił. Wyglądam teraz na mega strasznego Sonika. Czekajcie, czy ja co każdą śmierć będę się zamieniał w innego Sonika? Muszę się szybko pochwalić tym Sharkiemu. Sharki, zobacz, jak ja wyglądam, jestem super raskim Sonikiem po tym, jak mnie zabiłeś. O nie, Didi, ty się zamieniasz cały czas w bardziej strasznego Shinsonika, tak nie może być. Ale super rasko, będę tym najstraszniejszym Shinsonikiem, ale fajnie. Nie wiem, co ci do śmiechu, on jest bardzo straszny, mogę ci pokazać jego historię. Z chęcią zobaczę jego historię, to może być naprawdę ciekawa historia, zaprowadź mnie tam. To kliknij ten przycisk, Didi. No dobra, to kliknę ten przycisk i dowiem się całą historię o Shinsoniku, może nim jeszcze dzisiaj zostanę. Zobacz, Didi, Shinsonik powstał w kosmosie i postanowił zjawić się na Ziemi. Wow, ale superancko, postać, którą się zaraz zamienię, powstała w kosmosie, czyli będę kosmitą. No, ale to nie jest ekstra, bo zobacz, co on robił. Próbowano do niego strzelać, ale nic mu się nie działo. Czyli będę jeszcze kuloodporny, ale fajnie. No nie, no muszę jak najszybciej umrzeć, żeby się zamienić w niego. On porywał i zjadał ludzi, wtedy zobacz, kim się stawał. Ej, dobra, czyli że jak zamienię się w tego strasznego Shinsonika, to będę mógł cię porwać i będę mógł cię zjeść. No właśnie, dlatego nie chcę, żebyś nim był. Ale to twoja wina, Sharki, bo ty mnie zabiłeś pierwszy, przez to jestem teraz takim Sonikiem. No ale zobacz, pojawił się jego mega wróg. No i on mi pewnie nic nie zrobi, bo jestem mega silny i kulodporny. Jak Shinsonik był mały, to był głodny, a nikt nie chciał dać mu jeść. W sumie to ja teraz jestem mega głodny, ale bym zjadł sobie pomarańczkę. No i zobacz, wtedy przyszedł zły doktor i chciał go nakarmić. Dobra, to muszę spotkać teraz tego złego doktora, niech mnie nakarmi. To wtedy mogę jeszcze być groźniejszy. Nie powinieneś, Didi, umierać. Zamienisz się w straszną postać i stracisz wszystko. No dobra, to w takim razie mogę wszystko poświęcić, dlatego, żeby być tym strasznym Shinsonikiem. Musisz mnie zabić teraz, Sharki. Nie, nie zrobię tego. Dobra, Sharki, to w takim razie ja zginę od tej lawy teraz. Nie, nie możesz od niej zginąć, Didi. No ale ty jesteś, dlaczego krzyżujesz mi plany? Ja ci tylko pomagam, nie możesz tego zrobić. No to w takim razie postawię wszędzie TNT i się wysadzę. Nie, bo ja je usunę. Nie, no Sharki, jesteś beznadziejny, krzyżujesz moje plany, nie lubię cię, idę sobie. Zobaczcie, tam daleko jest Dogday i spróbuję się teraz z niego pośmiać i może mnie zabije. I się zamienię w straszniejszego Sonika, bo on nie wie o tym, że jak zginę, to będę straszniejszy. Ej ty, chłopouchy, ale ty masz wielkie uszy. Czy ty mnie wyzywasz? Dokładnie, ciebie się z ciebie śmieję, a zwłaszcza z twoich wielkich ust. Jezu, ty nawet nie masz zębów, ty szerbatku. Co masz przerąbane przez to, co mówisz? To już po tobie. Zobaczcie teraz, w kogo mnie zamienił, jak mnie ten Dogday zabił. Jestem mega strasznym Sonikiem, który jest robotem. Muszę się pochwalić teraz Sharkiemu, jak ja wyglądam. Sharki, Sharki, zobacz, jaki jestem teraz straszny. Ej, ty wyglądasz tragicznie. Weź stąd, już przestań się zabijać. Nie no, tym razem się nie zabiłem. To teraz mnie zabił Dogday. Zwyzywałem go trochę i się pośmiałem z niego i mnie zabił. I on myślał, że mnie zabił na zawsze, a tak naprawdę zamienił mnie w teraz straszniejszego Sonika. Może też chcesz być takim Sonikiem? Nie, Didi, nie chcę być. Odejdź stąd. Czy ty jesteś tego
pewien, z chęcią cię zamienię. Razem będziemy w rodzinie wtedy strasznych Soników. Nie, nie chcę być. Idź sobie stąd, proszę. No to przyjdę do ciebie wieczorem, jak będziesz spał. I o niczym się on nie dowie, jak go zamienię podczas snu. Dobra, będę budował szybko jakąś bazę przed nim, bo on będzie coraz straszniejszy. Właśnie skończyłem budować tą bazę. Teraz nie ma szans tu się dostać. Jeszcze tylko wyleję tutaj lawę, żeby w razie czego się spalił. I teraz stawiam miny. On tu nigdy się nie dostanie. No i w końcu nastał wieczór, przez to teraz mogę iść do Szarkiego, który na pewno śpi i niczego się nie spodziewa. O nie, ten Szarki stworzył jakiś mur, żebym się nie dostał do jego domku, a przed tym murem postawił lawę i miny. I on myśli naprawdę, że mnie to powstrzyma, ale naprawdę nie potrafię przeskoczyć tego muru. To mu to wyszło, ale głupi nie wie o tym, że jeżeli wejdę w tą minę, to umrę wtedy i się zamienię jeszcze w straszniejszego Sonika. O nie, przecież ja tam dałem pułapki, przez które on może zginąć. On może być jeszcze straszniejszy. Więc zmieniam swoje plany i w takim razie siebie zabiję teraz, a nie zabiję teraz Szarkiego, więc muszę się teraz wysadzić i spalić w tej lawie i wtedy umrę. O nie, on zrobił to, czego nie chciałem, żeby zrobił i się zabił, no nie wierzę. No nie wierzę, przez te pułapki od Szarkiego jestem teraz mega straszny, bo jestem czarnym Sonikiem, który ma o wiele więcej życia i bardzo groźny głos. Ciekawe, czy mnie Szarki teraz rozpozna. No, cześć Szarki. Jezu, kim ty jesteś? Jestem mega strasznym teraz Sonikiem. O nie, straszny Soniku, to musisz iść do mega strasznego miejsca. Tutaj jest tak strasznie. W sumie naprawdę jest to zachęcające, to tam wejdę. O, teraz stąd nigdy nie wyjdziesz i ja cię mogę teraz spalić. Nie będziesz mnie straszyć. O nie, on mnie chce zabić, ale super. Zamienię się jeszcze straszniejszego, bo to ja jestem Szarki, to ja Didi. Co? O nie, otwieram to. O nie, to był Didi, ale masakra. Przeze mnie zamieni się w strasznego Sonika. I teraz jestem naprawdę Shin Sonikiem, który ma bardzo dużo życia i jestem nie do zabicia. I teraz pójdę zabić Szarkiego, żeby go teraz też zamienić i nic mi nie zrobi, bo musimy stworzyć rodzinę. Szarki, czy mnie rozpoznajesz? O nie, odejdź stąd, Didi, wiedziałem, że tak to się skończy, nie podchodź. Co ty myślisz, że tą basułką mnie zabijesz? Nie ma takiej opcji, ja mam bardzo dużo serca. Odejdź stąd, na pewno cię w końcu zabiję. Haha, te rakiety nic mi nie robią, musisz się bardziej postarać. Teraz ja ciebie zabiję, Szarki, i zamienię cię w takiego Sonika, jakim ja jestem. Nie, nie zrobisz tego, a masz. Te twoje broni mnie gilgoczą, haha. O nie, masz miotacz ognia. Tak, mam miotacz ognia i jest po tobie, a masz. Nic to ci nie da, bo idę cię właśnie zabić. Nie zabijesz mnie, a masz jeszcze z tego. Nie, nie mam już amunicji. To się bardzo dobrze składa, bo zaraz zginiesz i zamienisz się w takiego samego strasznego Shin Sonika, jakim ja jestem. Haha, Szarki, się teraz zamienisz w dziewczynę Shin Sonika. Mówiłem ci, żebyś się wcześniej zamienił, to być może był chłopakiem. No nie, dlaczego akurat w dziewczynę? Denerwuje już mnie ten kolor czarny, ponieważ nikt mnie nie lubi. Może ukradnę ten kolor niebieski od tego chłopaka, wtedy będzie dużo lepiej. A teraz, dzieciaku, wysysam twój kolor. Rano ten dzieciak obudzi się bez koloru i będzie płakać, ha. No nie, dalej jestem czarny, muszę teraz ukraść chyba wszystkim kolory. Didi, straciłem kolor, no po prostu nie uwierzysz. Zobacz, nie wiem co się stało, jestem okropny. Ale zabawnie wyglądasz bez koloru. W końcu ci do twarzy bez tego niebieskiego, bo był to obrzydliwy kolor. Może ci pożyczyć jakiś barwnik, będziesz teraz pomarańczowy. No nie śmiej się ze mnie, tylko mi pomóż, to jest okropne. Ej, chwila, skoro ty straciłeś kolor, to mam nadzieję, że moje Soniki nie straciły kolorów, bo nie chcę, żeby oni byli biali. Ej, dobra, cichutko bądź, bo niebieski Sonik jeszcze tutaj śpi i na szczęście ma swój kolor. Sprawdźmy, czy żółty Sonik ma swój kolor. To jest niesprawiedliwe, że żółty ma swój kolor, a ja swój straciłem niebieski. To jest twój problem. Trochę mnie bawi ta sytuacja, że jesteś bez koloru. Sprawdźmy, czy różowy Sonik ma swój kolor. Ona też ma swój kolor, a ty jesteś dalej biały. No nie wytrzymam, to jest nie fair. Jestem taki okropny. A sprawdźmy, czy czerwony Sonik ma swój kolor. Na pewno też ma, tylko ty straciłeś, bambiku. No patrz, jak śpi jako czerwony. No nie wytrzymam. I co my teraz robimy? No nie wiem, Szarki, co z tym faktem zrobisz, ale ja już jestem zmęczony trochę tym dniem. Zwłaszcza, że już słońce zachodzi i się robi coraz ciemniej.
ziemi, ja idę spać, a ty się sam zajmij swoim kolorem, nara. To niesprawiedliwe, że nie mam swojego koloru, chce mi się płakać, jestem smutny. Dobra, teraz będziemy kraść kolory Soników, zacznijmy od czerwonego. Otwieram teraz te drzwi, no witaj czerwony Soniku, właśnie się żegnasz ze swoim kolorem, ha ha ha. Ha ha, wyglądasz teraz paskudnie, bo jesteś biały. Idę teraz po kolor różowy. Ten kolor jest obrzydliwy, co prawda jest dziewczyński, ale potrzebny do mieszanki, więc przykro mi, ale też tracisz swój kolor. Ha, ha, ha. Jesteś teraz biała, a nie różowa, może ja za niedługo będę miał swój kolor. Ha, witaj żółty Soniku, bo to twój ostatni dzień bycia żółtym. No i teraz może niedługo faktycznie będę miał już swój kolor. Mam jasno-niebieski, żółty, czerwony, różowy, został mi tylko niebieski. Właśnie po niego idę. A teraz największy mój wróg, niebieski Sonik, właśnie tracisz swój kolor. No i teraz Soniku jesteś bezkolorowy, ha, ha, ha. Ukradłem wszystkim kolory, a i tak nie jestem kolorowy, bez sensu, idę wyrzucić te kolory. Jezu, ale mi się przyjemnie gra w tej gierki z rana, kocham takie życie, kiedy mogę sobie pograć i grać. Super, a ja dalej nie mam koloru, a ty se grasz. Ale to jest śmieszne. Nie wiem, czy cię to tak bawi, ale wszystkie twoje Soniki straciły kolory. Co, jak to moje Soniki straciły kolory? To jest niemożliwe, dlaczego? Faktycznie, żaden nie ma swojego koloru. Niebieski Sonik stracił swój kolor i jeszcze śpią, ale teraz już nigdy nie wstaną, bo nie mają swoich kolorów, które dawały im siłę. Muszę jakoś odzyskać od nich kolory, tylko jak? Może będzie jakaś poszlaka w moim domku, która mi powie, jak mam ocalić kolory tych moich Soników. Bo naprawdę brzydko to wygląda, kiedy one są całe białe. Ej, tego wcześniej w moim domku nie było. Odzyskaj kolory Soników. Coś tak czułem, że w tym domku będą jakieś informacje, jak ocalić tych gagatków. Zacznijmy może odzyskiwać kolor najpierw od koloru czerwonego. I przyniosą mnie do pomieszczenia, które jest całe czerwone, więc na pewno tu odzyskam kolor czerwony. Tylko jest mega problem, jest naprawdę duży tor przeszkód, a na samym końcu znajduje się barwnik czerwony, który mi jest potrzebny. Tylko muszę naprawdę uważać, żeby nie wdepnąć te w miny, bo jak wdepnę, to wszystko wybuchnie i już nie odzyskam tego koloru. Mega dziwnie wygląda ten piasek. Ciekawe, co on takiego robi, aż wejdę w niego. O nie, to są ruchome piaski, utknąłem w piasku. Jeżeli chcecie, żebym z niego wyszedł, zostawcie teraz łapeczkę w górę, może mi pomożecie wtedy, bo jest naprawdę... No próbuję, naprawdę z całych sił próbuję się stąd wydostać, ale nie idzie, szybko łapki zostawiajcie. Nie wiem, jak wy to zrobiliście, a naprawdę mnie utratowaliście, więc bardzo dziękuję wam za to. I moim zadaniem teraz jest jakoś to wszystko ominąć, tak żeby nie nadepnąć na te miny, ani nie wejść do ruchomych piasków. Bo to się źle skończy, ale naprawdę jestem na to przygotowany i przeszedłem właśnie ten trudny poziom. Teraz przede mną są wielkie kolce toksyczne, które mnie zatrują, jeżeli nadepnę na jakiś. Więc muszę zrobić tak, żeby nie dotknąć żadnego, o nie, dotkłem i jestem teraz zatruty. Którędy najlepiej bym musiał iść, żeby się tam dostać, spróbuję tędy, bo jak zauważyliście, skakanie mi nie wychodzi. I co chwilę dostaję teraz damage, więc mogę w każdej chwili umrzeć. A ja tego naprawdę nie chcę, bo chcę ocalić tego czerwonego Sonika. O nie, ja mam coraz mniej życia. Muszę naprawdę ostrożnie iść, no nie, znowu wdepłem to, ale dobra, udało mi się przejść ten poziom z tymi kolcami toksycznymi, co prawda mam mało HP. Teraz czeka na mnie wielki parkour nad lawą, no dobra, postaram się nie wpaść do tej lawy, chociaż wiecie, jak to zawsze u mnie wygląda. Wydaje się on mega prosty, ale jestem słaby w skakaniu. Spróbujmy teraz doskoczyć na tą drabinę, mam nadzieję, że się uda. Udało mi się na szczęście. I teraz naprawdę ciężki poziom, bo pode mną jest wielka przepaść i tak jak wpadę do lawy, to dobrze wiecie, co się stanie. Stracimy kolor czerwony, a moim zadaniem jest odzyskać ten kolor i mam pierwszy barwnik czerwony, więc chodźmy go dać szybko czerwonemu Sonikowi, tak żeby się nie obudził. Mam nadzieję, że ten czerwony Sonik jeszcze śpi. Dobra, on jeszcze śpi, więc rzućmy teraz w niego tym kolorem czerwonym i niech wszystko wróci do normalności. Rzucam! Na szczęście wszystko wróciło do normalności i Sonik z powrotem jest czerwony, jak i jego domek. Więc chodźmy teraz ocalić resztę Soników. Spróbujmy może teraz ocalić żółtego Sonika, mam nadzieję, że nam się uda, więc chodźmy. No i przeniosło nas do kolejnego pomieszczenia, gdzie odzyskamy kolor żółty i tym razem musimy narysować Sonika. Więc biorę pędzel w rękę i będę rysował teraz Sonika. I została dosłownie mi ostatnia kreska do dokończenia i tak wygląda obrys mojego Sonika. Teraz wypadałoby tego Sonika całego pomalować, ale zróbmy może troszeczkę straszniejszego Sonika i zróbmy tutaj więcej kolorów czerwonych. Na przykład w tym miejscu zróbmy też czerwone oczy mu i może pazury też mu zrobimy całe czerwone. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko pomysł, żeby te pazury były całe czerwone. Teraz jeszcze musimy pokolorować jego brzuszek. Może zróbmy jeszcze czerwone jego tego rękawki, żeby wyglądały na jakiś płomień. Podeszwy od butów zróbmy czarne, a buty zróbmy zielone. Oczywiście z czerwonymi kolcami. Z racji, że
bardzo lubię kolor pomarańczowy, zróbmy tutaj naprawdę dużo pomarańczowego. I na przykład te skarpetki też zróbmy pomarańczowe i podeszwy. No i skończyłem rysować tego Sonika, on wyszedł tak superancko, że sam chciałbym takiego mieć w domku. Więc sobie chyba u siebie też takiego narysuję. Ale co najważniejsze, dostałem właśnie żółty barwnik, więc mogę iść ocalić teraz żółtego Sonika. Mam nadzieję, że go nie obudzę tym, że ja go będę przywracał do koloru, więc muszę to zrobić naprawdę szybko. Więc rzucam w niego barwnikiem i tak wygląda z powrotem jego domek cały żółty i on też jest cały żółty, więc mega super. Chodźmy teraz ocalić kolejnego Sonika. Wybierzmy może teraz różowego. No nie, przeniosło mnie do labiryntu, który jest ogromny i cały różowy jest. I muszę znaleźć odpowiednie przejście, żeby odzyskać barwnik, tylko boję się, że się tutaj zgubię zaraz. No chyba, że będzie to gdzieś tutaj po lewej. Nie, nigdzie nie ma, może tu po prawej. Nigdzie nie ma tego przejścia. No chyba, że te przejście będzie gdzieś tutaj i czuję, że jestem coraz bliżej i chyba znalazłem. Nie ma tutaj nic. Może jak pójdę tędy, to znajdę coś. Kto wie? O, znalazłem! Różowy barwnik. Chodźmy teraz ocalić różowego Sonika. I standardowo rzućmy w tego Sonika kolorem różowym, tak żeby odzyskał swój kolor. Więc różowy Sonik, łap swój kolor. I kolejny Sonik odzyskał swój kolor. Na szczęście mi się udało to zrobić. I został mi teraz ostatni Sonik do ocalenia i jest to niebieski, więc szybko go wybierzmy i ocalmy jego kolor. Uwaga, klikam. A żeby odzyskać niebieski kolor, muszę zgadnąć prawdziwego Sonika, tylko pytanie, o którego tutaj chodzi, bo obydwa są mega realistyczne i mega prawdziwe. Tu jest zwykły Sonik, a to jest Shin Sonik, więc on chyba będzie poprawny. Tylko chwila, dlaczego on ma ludźka w buzi? Czekajcie, dlaczego on ludźka zjada? Halo, wypuszczaj go! No nie, chyba po ludźku już zostało. W takim razie wybierzmy tego milszego Sonika. Teraz muszę wybrać czerwonego Sonika, tylko pytanie, który teraz będzie poprawny. Spróbuję może wybrać tego, chociaż ten jest mega straszny, ale ten zaś jest taki poważny i zwykły. On mi się tak średnio podoba, ale spróbuję go wybrać. Jeżeli go wybiorę, to te drzwi przede mną się otworzą. Uwaga, klikam. No i te drzwi się nie otwierają. Czyli prawdziwym Sonikiem będzie ten. No i drzwi mi się otworzyły. O nie, najtrudniejszy poziom. Muszę znaleźć różnicę między tymi wszystkimi Sonikami, chociaż one wyglądają wszystkie tak samo, więc nie mam pojęcia, który się tu różni. Chwileczkę, chyba ten, bo ten ma krzywo zęby, chociaż ten też ma krzywo zęby i ten też. Czyli to nie, to się tym nie różni. Może kolorem się któryś różni, chociaż każdy ma taki sam kolor. Może któryś jakoś dziwnie patrzy, więc spójrzmy w nim prosto w oczy, chociaż nie. Każdy patrzy tak samo. Tylko chwileczkę. Dlaczego ten ma w buzi znowu ludźka? Czyli ten jest fałszywy. I chyba miałem rację, bo dostałem niebieski barwnik. Więc chodźmy go dać prawdziwemu Sonikowi. Zrzucam teraz tego niebieskiego Sonika w jego barwnik, więc mam nadzieję, że wszystko zadziała i się wszystko odmieni. I wszystko poszło po mojej dobrej myśli. Odzyskałem kolory wszystkich moich Soników w mojej wiosce. Jedynie to, co to Sharky nie odzyskał swojego koloru, ale ja nie będę za niego odzyskiwał kolorów. Niech płacze sobie dalej, dzieciak. Sharky, co ty robisz w tym sklepiku tutaj? Szukam jakichś zabawek dla siebie. Nie wiem, myślę nad tym lwem, nad tą kostką Rubika, a może nawet kaczuszką. Nie, kaczuszka wygląda jakby była dla dziewczyn. Nie kupuj kaczuszki, może kup tego Sonika, on wygląda mega superancko. Ej, nie zauważyłem go, on naprawdę jest ekstra. Didi, a czemu ty tak tańczysz? No nie, bo widzowie znowu zostawiają łapki pod filmikami i przez to, że oni i tak zostawiają dużo łapek, ja tańczę bardzo śmieszne tańce. Ej, faktycznie, no to chyba niech zostawiają więcej. Lepiej nie, bo chciałbym kupić tą zabawkę razem z tobą. Kupmy tego Sonika, proszę. No dobra, kupmy go. To ja już go biorę, a ty zapłać za niego, ale ten Sonik jest superancki, nie mogę się doczekać, jak się z nim będziemy bawić. Sharky, jak myślisz, czy ta zabawka potrafi robić jakieś sztuczki? Nie, chyba nie, ale może jest głodna, dlatego nic nie robi i nic nie mówi. O, to jest super pomysł, to chodźmy go nakarmić do restauracji, może tam się odezwie albo coś zrobi, bo tak stoi i nic nie robi ta zabawka. Sharky, zająłeś jakieś super miejsce, tak żebyśmy się w trójkę mogli zmieścić? Tak, tutaj jest ekstra miejsce, chodź. To ja zabawkę postawię na tym stoliku i zamówmy coś do jedzenia, ale pamiętaj, żeby coś zamówić jeszcze dla naszego Sonika. Dobra, ale ja już zamówiłem, zobacz, przygotowałem burgery dla naszej trójki. Wow, wyglądają one magicznie, chciałbym więcej takich burgerów zjeść. I były one naprawdę smaczne, ale ten Sonik nic nie zna, to chyba naprawdę jest zwykła zabawka, która nic nie robi. No bo Didi, to jest zwykła zabawka, ale może gdybyśmy poszli z nią do kina, to byłoby lepiej. To chodźmy do kina, pójdźmy jakiś seans, może się będzie śmiała wtedy. Dobra, Sharky, może jakiś super seans będzie w tym kinie, to może się ta zabawka będzie lepiej bawiła. Ha, jest nawet film o Soniku, Didi, chodźmy na niego. Nie mogę się doczekać, ciekawe co w tym filmie będzie. W tym miejscu postawię naszą zabawkę, a my siądźmy tu
tutaj i obejrzyjmy seans. O nie, boli mnie strasznie ząb. Musimy iść do szpitala. Co, rodzi nam się dziecko, to szybko, musimy iść. Kto was tutaj sprowadza do mnie? Ponieważ żonę strasznie boli ząb, niech doktorek zobaczył, o co tam chodzi. Faktycznie, coś tam widzę, to mały Simpsonik będzie rodzić. O nie, o co tutaj chodzi, gdzie ja się znajduję? Właśnie się urodziłeś. Jesteś dzieckiem tych Simpsoników. Czyli to jest moja mama, to jest mój tata, tak doktorku? Nie, no to od narodzin do śmierci było beznadziejne. Ta zabawka jest beznadziejna i nic nie robi. Idziemy po nową, Didi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby nową kupować, skoro mamy taką superancką. Jest beznadziejna, idziemy. No dobra, Sharkin, to chodźmy kupić nową zabawkę, ale tą też biorę ze sobą. Ale jak chcesz, Didi, kupić nową zabawkę, to tamtą musisz wyrzucić do śmieci, bo nie da się bawić dwoma. Ale ja jej nie chcę wyrzucać, ani nie chcę kupować nową, to ty chcesz, ale no dobra. Jak chcemy kupić nową zabawkę Sonika, to naprawdę tą starą wyrzucę, bo była beznadziejna, w ogóle nie chciała się z nami bawić. I wrzucę ją do tego kosza. Chodź, Sharki, kupimy nową. Dzień dobry, proszę pana, chciałbym kupić jakąś nową zabawkę dla mnie i dla Sharkiego. No pewnie, możecie sobie wybrać jakąś zabawkę. No to może wybiorę tym razem tą lalkę, ale nie, może nie, bo się Sharki wkurzy, bo też chciał ją kupić wcześniej, a ja powiedziałem, że jest beznadziejna. To może kostkę Rubika. Poleca pan jakąś super zabawkę? Tak, tego Sonika, tutaj. Wow, on wygląda 1000 razy lepiej niż ten poprzedni Sonik. To chcę go kupić, biorę go. Sharki, zobacz, jakiego super Sonika kupiłem teraz. Jest podobna do tamtej zabawki, ale wygląda dużo lepiej. Wygląda realistycznie i mi się bardzo to podoba. Może ona coś będzie potrafiła. Didi, ta zabawka jest świetna, ja ją biorę do domu, żeby się z nią pobawić. No dobra, Sharki, to się pobaw chwilę tą zabawką, ale później ja ją będę chciał, żeby się z nią pobawić. Dobra. Mam tylko nadzieję, że Sharki się nie będzie tą zabawką bardzo długo bawił, bo ja już tęsknię za tą starą i za tą nową zabawką. Już się mega późno robi, a Sharki dalej mi tej zabawki nie oddał. Idę do jego domku mu ją zabrać, bo to jest niesprawiedliwe, że cały dzień się tą zabawką bawił. Sharki, to już jest delikatna przesada, że tak długo się tą zabawką bawisz. Ja w ogóle się nią nie bawiłem w ten dzień. No, ale ona jest taka świetna, że ja chcę się nią cały dzień bawić. No dobra, to skoro ty się bawiłeś cały dzień, to biorę ja ją na noc. No nie, ja ją chcę wziąć na noc. Ale ja bez zabawki nie zasnę, Sharki. Przecież dobrze o tym wiesz. No, ale nie, ja ją chcę na noc bardziej. Nie, ja chcę, ja biorę tego Sonika. No dobra, Billy, ty masz urodziny, to weź to sobie. Dzięki, Sharki, że się zgodziłeś. To biorę tą zabawkę do swojego domku na noc. To ja tego Sonika postawię obok mojego łóżka i pójdę spać sobie. Ja już się kładę do mojego łóżeczka i powoli będę zasypiał. No nie wierzę, że te dzieciaki mnie wyrzuciły do śmieci. Będę ich teraz nawiedzać. Idę zobaczyć, co robią. Aha, czyli zastąpił mnie tym Sonikiem. No to teraz pożałuję. Nawiedziłem teraz tego dzieciaka i zamieniłem jego nogi. On jest opętany. I bardzo tego pożałuję, że wyrzucił mnie do śmieci. Ale się wyspałem. To była naprawdę przyjemna noc dzięki temu Sonikowi. Idę go teraz zanieść Sharkiemu, bo jest jego kolej. Jedno, jak ja szybko biegam nagle. Sharki, Sharki, mam dla ciebie twojego miśka. Trzymaj go. Dzięki, ale ja już mam nową zabawkę. Ej, co się stało z twoimi nogami? Nie wiem, jakoś szybko biegają. Nie widziałem moich nóg. A co się z nimi... Ej, chwila, dlaczego mam nogi tego Sonika? Co mieliśmy wcześniej? Ej, nie mam pojęcia, Didi. To jest straszne. Co się z tobą dzieje? Chyba będziemy musieli zamontować kamery w domku. No musimy, bo mega mnie zastanawia, dlaczego mi zamieniło podczas snu nogi. Jest to mega straszne. Ja w ogóle bardziej wolę chyba twoją zabawkę niż tą, więc tą idę wyrzucić do kosza i zabawimy się teraz z twoją zabawką, z Sonikiem, który jest robotem. No dobra, to tak zróbmy. Tu biegnę wyrzucić szybko tego Sonika. Dobrze, że ja tak szybko biegam, a masz do śmietnika lecisz. Sharki, jak myślisz, czy ta nowa zabawka potrafi jakieś nowe sztuczki, bo jest w sumie robotem? Oczywiście, że potrafi, już ją testowałem. No to nakręć ją, mam nadzieję, że wsadziłeś świeże baterie do niej. Ruszaj się, zabawko. Tak, wsadziłem, zobacz, ona potrafi skakać i chodzić. Wow, a potrafi biegać? Pokaż, jak biegasz. Oczywiście, że potrafi biegać, zobacz, jak szybko, jest ekstra. Nie, no to jest chyba najlepsza zabawka Sonika, jaką spotkaliśmy. Mega mi się podoba, mogę ją na noc? Dobra, weź ją. Ale chodźmy zamontować te kamery. No dobra, Sharki, to dla mojego bezpieczeństwa chodźmy zamontować te kamery. Sharki, jak myślisz, w którym miejscu najlepiej będzie zamontować te kamery? Didi, no oczywiście, że w środku twojego domku, tak po rogach, wtedy jest najlepiej. No dobra, to jedną kamerę dam tu, a drugą dam na sufit, może zadziałają. Oczywiście, że zadziałają, Didi, teraz musimy tylko zaraz pójść spać i zobaczymy, co się dzieje. No dobra, to ja zostawiam moją zabawkę w tym samym miejscu, co poprzednią i idę w kimę.
ale dzisiaj sobie fajnie pościeliłem. Mam nadzieję, że to będzie przyjemna noc i mi się nic nie stanie, bo mam kamery zamontowane w swoim domku. No nie wiesz, że zostałem wyrzucony na śmietnik. Muszę zobaczyć, co on robi w tym domku. Przecież to jest chore. Zamienił mnie na jakąś zabawkę robota. Nie mogę w to uwierzyć. I jeszcze zamontował kamery rozwa. I jak teraz nie ma kamer w tym domku, to go nawiedzę i zamienię w Sonika. Aha, no i teraz dostanie moje ręce. Ciekawe, co powie na to, było mnie nie wyrzucać. Ta noc też była superancka. Idę zanieść Siarkowi jego zabawkę. Mam nadzieję, że będzie mega zadowolony z tego. Ej, Siarki, trzymaj swojego robota. Był naprawdę superancki. Dzięki za mojego robota. Co się stało z twoimi rękoma, Didi? No nie, ktoś znowu mi zamienił w moje ręce. Chodźmy zobaczyć na kamerach, kto to zrobił. No to chodźmy szybko, Didi, szybko. Siarki, my się chyba nie dowiemy, kto to zrobił, bo ktoś zniszczył wszystkie kamery w moim domku. No nie, ten ktoś wiedział, że je zamontowałeś i teraz nigdy się już nie dowiemy. Ej, chwileczkę, wiem, kto wiedział o tych kamerach. Tylko Sonic Robot, to on mógł to wszystko rozwalić. No nie, czy ty myślisz, że to był on? Tak, wydaje mi się, że to on. Powinniśmy go wyrzucić do śmieci. Idę to zrobić w tej chwili. Ten robot jest przeklęty, to na pewno jego sprawka, więc idę go teraz wyrzucić do tego śmietnika i się już nie bawimy żadnymi zabawkami Sonika. To czym ty chcesz się, Didi, niby bawić? Chodźmy do sklepiku, może tu będzie coś nowego do kupienia. Może tą lalkę kupimy, ona wygląda całkiem normalnie, więc ją biorę. Siarki, mam nadzieję, że ta lalka nam się będzie z nią fajnie bawiło. Też mam taką nadzieję, Didi, że będzie fajna. Fajna czy nie fajna, ja już muszę iść do swojego domku, bo jest naprawdę już późno. Idę spać, mam nadzieję, że już się nie zamienię w coś gorszego, ponieważ wszystko zostało wyrzucone do śmieci. A ja się kładę spać. Za to, że wyrzuciłeś mnie i moich braci, zostajesz naszym królem, Shin Sonikiem. Ej, poczułem, że coś mnie gilgotało w nosie i zamienił się w mega strasznego Sonika. I chyba jestem tym Shin Sonikiem. Chodźmy szybko do Sharkiego zobaczyć, czy on coś zareaguje na mnie i mi pomoże się odmienić jakoś. Sharki, zobacz, w kogo mnie zamieniło teraz. O Boże, jesteś strasznym Shin Sonikiem, odejdź ode mnie, Didi. Nie, no spokojnie, nie uciekaj, nic ci nie zrobię, tylko mi powiedz, jak mam się odmienić. Didi, to na pewno te zabawki cię zamieniły, musisz je znaleźć i je przeprosić. I chyba tak zrobię, a te wszystkie zabawki powinny być w śmietniku przy tym sklepiku. Muszę je tylko w tych kontenerach znaleźć, ale nie lubię grzebać w śmieciach. Udało mi się wyciągnąć te wszystkie zabawki ze śmietnika i teraz wszystkie was przepraszam, że wyrzuciłem was do śmieci. Odmieńcie mnie proszę teraz. Dobra, odmienimy ci, wybaczymy ci. Jej, dziękuję, wróciłem do swojego ciała w końcu. Didi, mogę założyć się, że będę pierwszy do swojego domku niż ty. Nie ma takiej opcji, przecież jestem u ciebie szybszy. Ty jesteś wolniakiem. Zamknij oczy, Didi, i odliczaj do trzech. No dobra, 1, 2, 3. No to start, Didi, biegnę teraz. Co, jakim cudem ty jesteś taki szybki? Dlaczego ty jesteś Sonikiem? No nie, wygrałeś ze mną. Mówiłem ci, jestem najlepszy i najszybszy. Skąd masz taki strój? Bo ja też chcę być taki szybki jak ty. Nie powiem ci, skąd mam ten strój, ale on jest ekstra i dodaje mi mega dużo szybkości. Też chciałbym mieć taki strój, być taki szybki jak Sharki. Jakim cudem on to kupił? Gdzie ja mogę kupić taki super strój Sonika jak ma Sharki? Też chcę go mieć. Możesz go kupić w moim sklepie. Zobacz, tutaj masz pełno strojów Sonika. Wow, i tych strojów jest naprawdę dużo. Dlaczego te stroje są zablokowane? Ponieważ trzeba je odblokować, by je kupić. No dobrze, to chciałbym kupić tego niebieskiego Sonika. Ej, chwileczkę, co to za takie dziwne odgłosy potwora? Nie przejmuj się, to twój brzuch. Możliwe, bo jestem mega głodny. Wezmę się, napiję tutaj trochę tej wody. To ja bym chciał kupić tego Sonika takiego jak ma Sharki i będę od niego szybszy. No dobra, to w takim razie 10 złotych monet. A to muszę iść na chwilę do banku, bo nie mam przy sobie takiej dużej ilości gotówki. Ciekawe, czy w ogóle mam jakiekolwiek oszczędności w moim banku. Muszę iść to sprawdzić. O, dzień dobry, witam. W czym mogę pomóc? Chciałbym wypłacić swoje pieniążki z mojego konta, ponieważ muszę kupić strój Sonika. No dobra, tylko muszę w takim razie znać pana pseudonim. Proszę mi podać, bo muszę wklepać w komputer. Nazywam się Didi. Proszę wpisać Didi, ale z dużych liter. Niestety, panie Didi, ale nie ma pan żadnych środków na koncie. Jakim cudem nie mam żadnych pieniędzy? Przecież mam w sumie rację, przecież ja nie pracuję, to nie mam pieniędzy na koncie. Myślałem, że jakiekolwiek mam pieniądze na tym koncie, ale no faktycznie nie mam ich. O, widzę, że wróciłeś. Masz już przygotowane pieniądze? No niestety nie mam żadnych pieniędzy na koncie, bo ja przecież nie pracuję, a myślałem, że mam jakieś tam pieniążki. No dobrze, to zróbmy inaczej. Zrób wielkie graffiti przy moim sklepie, żeby ludzie tutaj wiedzieli, że mogą coś tutaj kupić. No dobrze, panie sprzedawco, narysuję taki super rysunek z tyłu sklepu, że normalnie panu kopara opadnie.
No i pan sprzedawca poprosił mnie, żebym namalował mu graffiti Sonika na sklepie, tak żeby inni klienci wiedzieli, że to jest sklep, gdzie można kupić te stroje. I spróbuję narysować naprawdę dużego Sonika na całą ścianę, tak żeby się panu spodobało i żeby mi dał jakąś chociaż zniżkę na ten strój. Więc biorę się właśnie za malowanie. No i nasz rysunek powinniśmy zacząć od narysowania konturów Sonika, więc spójrzcie, jak mi poszło. I została dosłownie mi ostatnia kreska do dokończenia i tak wyglądał obrys mojego Sonika. Teraz wypadałoby tego Sonika całego pomalować na kolor niebieski, tak jak Sonic wygląda. Ale zróbmy może troszeczkę straszniejszego Sonika i zróbmy tutaj więcej kolorów czerwonych. Na przykład w tym miejscu zróbmy też czerwone oczy mu i może pazury też mu zrobimy całe czerwone. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko pomysł, żeby te pazury były całe czerwone. Teraz jeszcze musimy pokolorować jego brzuszek. Może zróbmy jeszcze czerwone jego tego rękawki, żeby wyglądały na jakiś płomień. Podeszwy od butów zróbmy czarne, a buty zróbmy zielone. Oczywiście z czerwonymi kolcami. Z racji, że bardzo lubię kolor pomarańczowy, zróbmy tutaj naprawdę dużo pomarańczowego. I na przykład te skarpetki też zróbmy pomarańczowe i podeszwy. I tak się prezentuje rysunek, który namalowałem dla sprzedawcy i wygląda on tak. Ciekawe, czy mu się spodoba, bo mi się naprawdę podoba i jest przepiękny. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba te graffiti. Jak ocenia pan moje graffiti? Naprawdę się postarałem. Wow, jest świetne. Dobra, zasługujesz na tego Sonika. Jest, w końcu mogę się przebrać za niebieskiego Sonika i będę szybszy od Szarkiego. I teraz, jako że się przebrałem za Sonika, mogę szybko biegnąć do domku Szarkiego i wyzwać go na pojedynek ścigania się. Szarki, mogę się teraz założyć z tobą, że nie wygrasz ze mną, bo jestem mega szybki. Trenowałem cały dzień. No to chodź, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak te twoje treningi poszły. No to kto pierwszy przy moim domku wygrywa? 3, 2, 1. Start! Ale biegnę szybko, on mnie nie dogoni. Ej, czemu ty jesteś szybszy ode mnie? Bo jestem nowym ekstrasonikiem. Faktycznie, ty jesteś czerwonym Sonikiem, ale super randzki. Widziałem go w sklepie, ale na pewno mnie na niego nie stać. Jesteś beznadziejny, przez ciebie muszę iść kupić teraz nowy strój. Siedź tu cicho i mi tutaj nie wyj, bo przez ciebie, jak się ktoś dowie, będę musiał zamknąć sklep. Daj mnie na sprzedaż, ja chcę być kupiony przez jakieś dziecko. Jesteś zbyt straszny, żeby pójść teraz na sprzedaż, może kiedy indziej. Panie sprzedawco, chciałbym kupić teraz tego czerwonego Sonika, ponieważ Szarki już go dawno kupił. Niestety, ale dalej nie masz pieniędzy, ale mam na to sposób. Jeśli przejdziesz super ekstra trudny parkour, to dostaniesz pieniądze na tego Sonika. O, to ja chcę go przejść, szybko przeteleportuj mnie. No to żeby zdobyć czerwonego Sonika, muszę teraz przejść ten straszny, wielki, duży parkour, który jest mega niebezpieczny, bo wszędzie na ziemi jest lawa i moim zadaniem jest zdobyć jak najwięcej złotych monet, żeby kupić tego czerwonego Sonika. Nie mogę się doczekać, bo chciałbym już pokonać Szarkiego w tym wyścigu. Ale żeby zdobyć te złote monety, muszę najpierw skoczyć na tą trampolinę i muszę w jakiś sposób doskoczyć w któreś miejsce, tylko nie wiem w które, ale spójrzcie, tu jest skrzynka. Więc najpierw doskoczę na trampolinę i teraz muszę się dostać do tamtej skrzynki tak, żeby nie spaść do lawy. Tylko pytanie, jakie jest hasło do tej skrzynki? Bo jak wpisuję jakieś randomowe, to nie działa. Ale chwileczkę, tam jest coś napisane, 7410, i spróbuję to teraz pisać do tej skrzynki. Ciekawe, czy zadziała to hasło, ale nie, to hasło w ogóle nie działa. Więc musimy się jeszcze rozejrzeć bardziej po mapce, czy są jakieś tutaj ukryte hasła, ale żadnych haseł nie widzę oprócz tamtego. Ale no chyba, że chodzi o to hasło, które jest nade mną i to się wydaje zbyt proste, ale spróbuję to wpisać. A dokładnie to 0147. Może to zadziała. 0147. Działa i zdobyłem 16 złotych monet. I teraz muszę wrócić na trampolinę, żeby zdobyć na przykład tamtą skrzynkę, lub zdobyć, nie wiem, jeszcze jakąś skrzynkę, bo żadnej nie widzę tu. I skaczemy na trampolinę. I teraz pytanie, w którym miejscu muszę się dostać, ale chyba tutaj. Teraz na logikę muszę powolutku skakać po każdym bloczku i muszę wejść na to szkło, więc wchodzę na to bez problemu i trzeba być naprawdę ostrożnym, bo ta szyba jest mega cienka i w każdej chwili mogę wpaść do tej lawy, która jest naprawdę niebezpieczna, bo zginę wtedy i nie zdobędę złotych monet na czerwonego Sonika. Dlatego mega powolutku muszę przejść teraz po tej szybie, tak żeby nie wpaść do tej lawy. I pytanie, gdzie teraz mam pójść, skoro pode mną jest mega dużo lawy i tam jest chyba woda, więc chyba do tej wody muszę wskoczyć na logikę. I spójrzcie, tam jest jakaś skrzynka i tamtej skrzynki jeszcze nie otwierałem, więc pójdziemy tam najpierw i może tam też będą jakieś monety. Więc skakuję do tej wody. Ej, ta woda nie była wodą, tylko jest to jakiś fejkowy blok.
blok. Zostałem oszukany. I teraz po tych blokach wody muszę skakać, żeby dostać się do tej skrzynki. Tylko pytanie, jakie tu będzie hasło? Może spróbuję wpisać teraz to hasło i ono zadziała. 7410. Nie, to hasło nie działa, więc musicie mi teraz, widzowie, pomóc i wpisać jakieś hasło w komentarzach i ja spróbuję to wpisać. O, ktoś napisał 3214. Nie działa. Widzę też komentarz, że ktoś napisał 1234. Ej, to też nie działa w ogóle. Mega proste hasło jeszcze widzę. 4 jedynki. I to hasło zadziałało. Już mam 32 złote monety. Teraz muszę wrócić po tych blokach wody i wybrać drogę do tej skrzynki, która jest na dole, albo do tamtej skrzynki, która jest na górze. Tylko pytanie, którą najlepiej trzeba zdobyć. Spróbuję może najpierw do tej skrzynki, która jest na samej górze. Będzie wtedy może prościej mi zejść na dół. I muszę się dostać teraz tam na górę, ale nie mam jak tam doskoczyć. Ej, chwileczkę, to jest trampolina. Nie widziałem jej wcześniej. No dobra, to używam tej trampoliny i doskakuję na ten blok i teraz spokojnie mogę przejść ten parkour. Strasznie dobrze dzisiaj skaczę, przecież ja nie potrafię skakać w parkourach, a ten jest naprawdę prosty. Teraz pytanie, jak otworzyć tą skrzynkę? Chyba może zadziałać tamte hasło, tylko nie widzę, jakie są dwie ostatnie cyferki. Ale spróbuję wpisać 7410 i udało mi się. Mam już 48 złotych monet. No i teraz muszę wrócić po tych blokach, żeby otworzyć tamtą skrzynkę, która jest na dole. Tylko jak ja mam się do niej dostać, skoro przede mną jest tyle lawy? Bo jak wejdę do tej lawy, to od razu ginę. No dobra, próbuję skoczyć przed ciebie. Ej, chwila, dlaczego ja stoję w powietrzu? Gdzie ja mam iść dalej? Ale spójrzcie, nade mną są czerwone bloki redstone'a i one chyba wyznaczają mi trasę, gdzie powinienem iść po niewidzialnych blokach nad tą lawą. I teraz powinienem skręcić w prawo i uwaga, przede mną będzie jakiś skok, więc skaczę tutaj, idę dalej i znowu przede mną będzie skok nad lawą, więc bez problemu skaczę, tylko nie wiem jak daleko mogę teraz iść. Bezpiecznie chyba teraz cała trasa przebiega. I muszę dosięgnąć tą skrzynkę, a w środku mam kolejne złote monety i mogę iść teraz za spokojnie kupić czerwonego Sonika. Ja nie mogę, ale ten parkour był mega trudny, ale zarobiłem przynajmniej 64 złota. Ciekawe, ile będzie kosztował ten czerwony Sonic. Daj mi teraz 64 złota i dostaniesz tego skina. Co? Ile? Wszystkie moje pieniądze muszę ci oddać. No dobra, to się przebieram w niego. Wow, ale teraz super rącku wyglądam i naprawdę muszę być szybszy. Czy to jestem teraz szybki, panie sprzedawco? No oczywiście, że jest pan szybki. Chciałbym tego Sonika. On naprawdę musi być teraz turbo szybki, ale no trudno, na razie mnie nie stać na niego. Idę pokonać teraz wyścigu Sharkiego. Może ze mną wygrałeś dwa razy, ale tym razem nie dam ci wygrać, ponieważ mam super strój. A, no to jestem ciekaw. Dawaj, zbierzmy się. No to odliczaj. 3, 2, 1. I tym razem z tobą wygram. Co? Ty masz czarnego Sonika? No i patrz na to. Ścigamy się. Ej, jaki ty jesteś szybki. Ja naprawdę nie mogę cię teraz dogonić. Daj mi rewanż, proszę. Tym razem cię wyprzedzę. Nie ma szans. Nigdy mnie nie wyprzedzisz. Ale jak chcesz rewanż, to spoko. 3, 2, 1, start. A, wystartowałem pierwszy. Może uda mi się to wygrać. No nie, znowu mnie wyprzedziłeś. Mówiłem, nie masz ze mną żadnych szans. Skąd on ma pieniądze na te super Soniki? Idę wymienić tego Sonika na czarnego, bo ten czerwony jest beznadziejny i jest mega wolny. Ten czerwony Sonik jest beznadziejny. Chcę tego czarnego i to w tej chwili. Ha, żeby zdobyć czarnego musisz mieć pieniądze, a ty nie masz. Ale za to ci powiem, że tutaj atakują mój sklep jacyś złoczyńcy. Musisz ich pokonać, wtedy dostaniesz go. O, to super oferta. Z chęcią go kupię. Ej, czy wy to słyszycie? Znowu jakieś dziwne, straszne dźwięki słyszę spod ziemi. Muszę to kiedyś sprawdzić, bo coś mi śmierdzi, że ten sprzedawca coś tam ukrywa mega strasznego. Dobra, ja teraz idę na przerwę. Nie zawracaj mi gitary. W końcu sprzedawca poszedł. Mogę iść teraz do tej piwnicy zobaczyć, co on tam ukrywa. Bo mnie to naprawdę zastanawia. Tylko muszę przejść ten parkour i na pewno tam jest coś superanckiego, skoro tu jest parkour na lawie. Więc wchodzę tam i zobaczmy, co tu jest. Kupnie, jestem najstraszniejszy. Strasznym i najszybszym Sonikiem. Ja chcę go kupić, skoro jest najszybszy. Na bank Sharki nie wie, że tu jest taki straszny Sonik. I do tego jeszcze on mówi. Muszę szybko stąd uciekać i się włamać po niego później. A teraz muszę się ochronić ten sklep przed bandytami. Chodzę dookoła tego sklepu i nie widzę żadnego przestępcy, który by niszczył ten sklep. Rozwalę cały ten sklep, nienawidzę go. Zaraz wszystko tu zniszczę. Hola, hola, radzę ci przestać, że straszny potworze, nie zniszczysz tego. Radzę ci stąd spadać i to naprawdę szybko, bo zaraz cię powstrzymam. Ej, zostaw mnie w spokoju. Nie zostawię cię, muszę cię pokonać, żeby mi sprzedawca oddał swojego strój. Ej, naprawdę przepędziłem tego Deadpoola, ale to był cienias. Naprawdę, panie sprzedawco, przepraszam, nie sądziłem, że ten potwór tak bardzo rozwali ten sklep. Nic się nie stało, ale udało ci się, więc możesz sobie wziąć. Dziękuję, to biorę ten strój i może będę najszybszy w tej grze. Haha, ty dalej masz ten
beznadziejny strój. Teraz spokojnie, wygram z tobą bez problemu. A no to zobaczymy w takim razie. Nie ma już lepszego stroju, jestem ostateczny, więc wygram to. No to co, ja odliczam. 3, 2, 1, start! Ej, dlaczego ty jesteś dalej szybszy ode mnie? A no bo jestem najlepszy, a ty jesteś noobem. Nie jestem żadnym noobem, przecież mam taki sam strój jak ty. Nie podoba mi się to. Muszę iść naprawdę teraz się włamać po tamtego strasznego Sonika. Nigdzie nie widzę sprzedawcy, więc na spokojnie mogę teraz wywiercić dziurę moim wiertłem, który jest naprawdę głośny i mocny. Tylko pytanie, gdzie on ukrywa tego Sonika w tej piwnicy, bo nigdzie nie umiem go znaleźć. I to jest chyba ta podłoga, więc wykopię tu do góry i idealnie się przewierciłem do tego super strasznego Sonika, więc rozwaram teraz te kraty i się za niego przebieram. I teraz na pewno Sharky nie będzie ze mną miał szans w tym wyścigu. Sharky, czy jesteś gotowy na ostateczny pojedynek, na nasz bieganie? Oczywiście, że tak. Dawaj, szybko cię pokonam. Tylko chwileczkę, muszę się przebrać w nowy strój Sonika, którego nie masz. Jaki nowy strój? Przecież nie ma żadnych nowych strojów, Didi. Tak, to patrz to i uwaga, ścigamy się. Jesteś gotowy? 3, 2, 1, start. Ale ja zasuwam, w końcu wygrałem z Sharkiem wyścig. Jako straszny Sonik. Nie wierzę w to, to jakieś oszustwo.